Autopromocja. Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza na cykl audycji informacyjnych dotyczących uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Będziemy informować o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków oraz poruszymy temat przemocy rodzinnej. Wskażemy instytucje, placówki i podmioty udzielające pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym. Słuchajcie Radia Hit na 107,6 FM. Autopromocja. Rozpoczynamy cykl audycji, w których będziemy przekazywać informacje dotyczące zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu oraz zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, problemu przemocy domowej jako skutku nadużywania alkoholu, informacje o przekazie profilaktycznym dotyczącym szeroko podjętego problemu pijanych kierowców, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego spędzania czasu wolnego bez sięgania po alkohol i inne środki psychoaktywne, inne kwestie związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Przekażemy także informacje o instytucjach, placówkach i podmiotach udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin. W dzisiejszej, pierwszej tego cyklu audycji porozmawiamy o uzależnieniu młodzieży od narkotyków i dopalaczy oraz przekażemy informacje, gdzie szukać pomocy. Szczegóły przekaże pan Marek Nowakowski, konsultant do spraw uzależnień Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, a także z poradni terapii uzależnień przy ulicy Kaliskiej. Okazuje się, że wielu moich klientów bardzo często ich źródło korzystania z środków psychoaktywnych to są domy rodzinne, ale nie zawsze tak jest. Często rodzice też są wspaniałymi ludźmi i młodzież sięga po dopalacze. Jest to coś w obecnych czasach, coś, czego młody człowiek chce spróbować. Jest to dosyć trudne, ponieważ sięga młodzież w okresie adolescencji, czyli w okresie 13-18 lat, kiedy rodzice są już mniej ważni. Ważniejsze jest środowisko i tam często jest taka stymulacja ze strony kolegów, koleżanek do tego, żeby próbować. Natomiast rodzice, mnóstwo informacji jest w internecie, mnóstwo informacji jest w naszych poradniach terapii uzależnień przy ulicy Kaliskiej, przy ulicy Stodulnej. Zawsze można udać się, uzyska osoba pomoc. Często rodzice przychodzą do mnie z dzieckiem, z młodym człowiekiem, żeby dowiedzieć się, czy aby na pewno dziecko nie sięga po narkotyk. Klub Integracji Społecznej zaprasza osoby, które korzystają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do kontaktów z nami. My też przekażemy wszelkie informacje na ten temat. Pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni w szkołach mają ogromną wiedzę na ten temat. U nas w Włocławku rusza taka kampania na temat dopalaczy, ponieważ stało się to taką zmorą nie tylko Włocławka, ale myślę, że wszystkich miast w Polsce, w zasadzie na cały świat obecnie z dopalaczami od 8 lat nie radzi sobie. Nie tylko Włocławek, ale również ten problem jest w Londynie, w Sydney czy w Nowym Jorku. Także dopalacze stały się groźniejsze od narkotyków. Marihuana jak najbardziej uzależnia psychicznie. Ponoć 30, żeby to jakoś zobrazować, to 30 razy szybciej, głębiej niż alkohol. Natomiast uzależnia psychicznie po prostu. Po zbadań Angielskiej Akademii Nauk Królewskiej, które były opublikowane w tym roku, osoby palące codziennie marihuanę 8 razy częściej są podatne niż grupa kontrolna na różnego rodzaju problemy związane z zaburzeniami psychicznymi. Stany przede wszystkim depresyjne, stany lękowe, które występują po okresie nadużywania marihuany tak naprawdę. A przede wszystkim u młodych ludzi pojawia się podstawowy zespół amotywacyjny, czyli tak zwany tumivisizm. Mam wszystko jedno, jakoś sobie poradzę, pojadę do Anglii, nie muszę chodzić do szkoły. I to powoduje, że te osoby w okresie, kiedy powinny chodzić do szkoły, w tym czasie na przykład robią wiele innych rzeczy po prostu, a potem czas chodzenia do szkoły już mija i trudno jest nadrobić te zaległości. Także marihuana jest subtelnym takim narkotykiem. Zresztą trudno mówić o takiej marihuanie, która sobie rośnie gdzieś tam, jest hodowana w jakiś sposób. Polecam świadectwo Bodka, młody człowiek, każdy w internecie może je znaleźć, gdzie tam jest wyraźna informacja na temat marihuany po prostu. Natomiast stworzono substytut, tak zwaną syntetyczną marihuanę, dopalacz, który jest dużo tańszy, który dużo bardziej podoba się młodym ludziom i tu na potęgę jest rozpowszechniony. Niestety w naszym mieście policja robi co może, zamyka instytucje, które zajmują się dystrybucją tego narkotyku, ale one non-stop pojawiają się w postaci internetu. Zapraszam wszystkie osoby, które korzystają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do skorzystania z Klubu Integracji Społecznej, który jest przy ulicy Okrzei 61. To jest budynek niedaleko dworca PKS PKP, gdzie można uzyskać naprawdę fachową pomoc. Osoby, które nie korzystają
korzystają, zapraszam do poradni terapii uzależnień przy ulicy Kaliskiej 104. Tam można uzyskać informacje. Myślę, że każdy pedagog w szkole posiada podstawowe informacje na temat dopalaczy. Powstają coraz to nowe dopalacze, ale podstawowe informacje każdy z pedagogów, psychologów posiada zatrudnionych w szkole, ponieważ no młodzież, głównie młodzież sięga po te rzeczy. Audycja jest finansowana na zlecenie Urzędu Miasta Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015. Autopromocja. Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza na cykl audycji informacyjnych dotyczących uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Będziemy informować o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków oraz poruszymy temat przemocy rodzinnej. Wskażemy instytucje, placówki i podmioty udzielające pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym. Słuchajcie Radia Hit na 107,6 FM. Autopromocja.